Czy mnie oczy nie mylą? Na okładce znów Małgorzata Kożuchowska, ale tym razem nie na okładce Wiwy, a na okładce Gali. W kontekście wywiadu z panem Dawidem Wolińskim, kreatorem marzeń, który właśnie obchodzi dziesięciolecie swojej pracy. Specjalnie z tej okazji zaprosił na sesję zdjęciową, Gala zaprosiła jego, a on zaprosił panią Małgorzatę Kożuchowską, jego wieloletnią przyjaciółkę oraz Joannę Krupę oraz coś pan Marcin Tyszka też wspomniał o panu Dawidzie. A co ciekawego wyczytamy z tego wywiadu? Pan Dawid mówi, że córka Oliwia, jego 17-letnia córka, przywraca go często do pionu, mówi, że robi jej obciach. A jak? Na przykład, że lajkuje pan Dawid własne posty na Facebooku. I to obciach, zdaniem jego córki. A on po prostu umieszcza zdjęcie, które mu się podoba i zaznacza, że je lubię. Co wydaje mu się, że jest normalne. Nie, jednak to obciach. Czego boi się pan Dawid? Boi się zrobić tatuaż. Dlaczego? Bo mama mówi, że go wydziedziczy. Prosty argument. Dalej zachwyca się nim, wspomina również, że pierwszą klientką pana Dawida była Grażyna Torbicka. Przyszła, oświadczyła, że chciałaby przymierzyć spódnicę, przymierzyła i kupiła. A zachwyca się właśnie wspomniana wcześniej pani Małgorzata Kożuchowska modą i człowiekiem, jakim jest pan Dawid. Joanna Krupa twierdzi, że moda, którą tworzy Dawid, to 100% kobiecości. No i jeszcze pokrewna dusza w postaci Marcina Tyszki też mówi prawie same miłe rzeczy o Dawidzie Wolińskim. Co jeszcze w Gali? Coś o wpływowych dziewczynach w sieci. Ha, cztery dziewczyny. Jedną znam osobiście, a znam Gosię Boy, która od 6 miesięcy prowadzi bloga, a pisaniem o modzie zajmuje się od 10 lat. Twierdzi, że zamiesza relacje z pokazów, wrzuca na gorąco zdjęcia z eventów, na których bywa i to bez Photoshopa. Na razie blogowanie to jej pasja, ale jak pojawią się jakieś ciekawe propozycje, to się na pewno nie obrazi. Ostatnio w swoim programie, który zatytułowała Small Talk, gościła Anię Rubik. Blogerów lekceważyć nie wolno ani ignorować, bo często to właśnie oni mają wymierny wpływ na popularność i sprzedaż produktów. Jessica Mercedes, inna znana blogerka, lat 19, wspomniała, że kiedyś była na pokazie, polskim pokazie Fashion Week w Łodzi i tam podszedł do niej pan Robert Kupisz i zapytał, a ty kim jesteś? Dziewczynko w zielonym płaszczyku. Takie były jej początki, a teraz proszę bardzo, wszyscy chcą, aby Jessica i inne dziewczyny, Juliet, Marka w sama sobie, czy Karolina Gliniecka, Chalice Mystery, aby przychodziły na pokazy. Przysyłają im oczywiście zaproszenia na te pokazy znani polscy projektanci, bo oni są świadomi tego, że dziewczyny, blogerki są siłą w sieci i status blogerki, krótko mówiąc, otwiera wiele drzwi i są to ważne osoby w modzie. No, a jak chcecie dowiedzieć się więcej, co ciekawego jest w Gali, to trzeba wydać 99 groszy.